Kochani, mam świadectwo. Na początek powiem, jaki jest rezultat. Nasza córka została laureatem olimpiady z języka angielskiego. To jest taka ogólnopolska olimpiada. Daje jej to możliwość wejścia do każdego liceum poza kolejnością, do każdego w całej Polsce. I to jest bardzo duże dla niej osiągnięcie i bardzo dużo znaczy także dla mnie i dla Michała, bo to oznacza, że my już dalej nie musimy się przejmować jakimikolwiek egzaminami naszej córki, czy czymkolwiek, w co zaangażowane jest kupę rodziców i kupę dzieciaków, a ze spokojem robimy to, co robimy w Białymstoku i możemy tym poświęcić i swój czas i całą swoją uwagę i swobodnie wyjeżdżać. Ale rezultat rezultatem, chciałabym Wam chwilkę tak opowiedzieć o tym, jaka była w ogóle do tego droga, bo do każdego świadectwa przychodzimy jakąś drogę i ta droga nie zawsze jest łatwa. Pierwszy etap, gdy nasza córka startowała w tej olimpiadzie, był niezauważalny. To było jeszcze gdzieś w szkole, prawdopodobnie u niej. Natomiast gdy przeszła do drugiego etapu, wtedy już nie było lekko i nie było łatwo. Na początku musiała nagrać filmik, nagrać samą siebie, co było dla niej dość trudne, na dość trudny temat i nie obyło się bez jej nerwów, płaczu i mojej takiej pomocy, żeby w ogóle wytłumaczyć jej, o co chodzi w tym temacie, na który ma nagrać filmik. I podchodziła do tego parę razy i płakała, że ona tego nie skończy, nie zrobi i po prostu będzie musiała to zostawić. I pamiętam, że ja się modliłam o to i mówiłam, no mam już tego po prostu dość i mojego zaangażowania, i tego płaczu, i tego, że to nie idzie gdzieś do przodu. W pewnym momencie przypomniało mi się, ja w ogóle rozważam też taką rzecz teraz, jaka siła jest w Bożym Słowie i jaką bronią i mocą jest Boże Słowo. Jakiś czas temu, Wam też o tym mówiłam, była taka kobieta, Dodi Austin, która modląc się precyzyjnie Bożym Słowem, wyciągnęła tak naprawdę siebie z raka. Czytałam też taką książeczkę Morrisa Cerullo chyba, gdzie on mówił o tym też, jak ludzie uzdrowili swoje niepełnosprawne dziecko, ogłaszając tylko precyzyjnie nad nim Boże Słowo i używając, traktując to jako broń. Ja zaczęłam to mocno rozważać w swoim życiu. Mówię, jak bardzo silną bronią jest to Boże Słowo, jak precyzyjnie go możemy używać i jak możemy przecinać im pewne rzeczy. I stanęłam, mówię, Boże, daj mi teraz precyzyjne słowo do tej sytuacji. Mówię, nie może o tym być. Mówię, ona musi to nagrać, a ja chcę mieć święty spokój. I Bóg mi powiedział, przecież jest powiedziane, że będziesz zbawiona ty i będzie zbawiony twój dom. I mówię, okej. Okay. Mówię, ja rozumiem, że to nie znaczy, że każdy się nawróci, bo to jest wolna wola człowieka, ale to znaczy, że ja mam dostąpić pokoju i szalomu w moim domu i ma być wszystko poukładane, więc mówię, dobra, mówię, Boże, powiedziałeś, że będę zbawiona ja i będzie zbawiony mój dom, więc ja to ogłaszam nad moim domem, że będzie spokój w moim domu, a ona to nagra. Pamiętam, wychodziłam z domu, chciałam zawieść Julian, odebrać Juliana z urodzin kolegi i pół godziny miało mnie nie być w domu. Zanim wróciłam do domu, a ona została, żeby to nagrywać, zanim wróciłam do domu, dzwoni do mnie moja córka, słyszę głos, głos jest radosny, mówi, nagrałam to. Mówię, amen. W ogóle ogłosiłam precyzyjne słowo, mój dzieciak zrobił coś, co nie szło mu przez parę dni. Minęło trochę czasu, bo tam w drugim etapie są trzy etapy, napisała egzamin pisemny, co jest dla niej proste. I przyszedł trzeci etap, przyszedł egzamin ustny, trzeci etap drugiego etapu. I tam jest rozmowa z nauczycielami akademickimi i to już jest trudne, bardzo trudne są tematy, bardzo trudna jest ta rozmowa. Zwróciłam się do naszych stawienników, do Ewy, do Norberta i do Basi. Wiem, że Ewa rozesłała tą informację dalej do innych, żeby modlili się, żeby nasze dziecko przeszło do trzeciego etapu. Żeby przeszła tą rozmowę i żeby miała tyle punktów, że zagwarantuje jej to kolejny etap. Oni się modlili, ja ogłaszałam, że jestem zbawiona, mój dom jest zbawiony, ona przechodzi, a my robimy to, co chcemy, że ja nie jestem związana czasem i nie muszę już więcej poświęcać uwagi na te wszystkie egzaminy, to wszystko, co jest z tym gdzieś związane, co się skończy na koniec tak naprawdę lipca. Pamiętam, była konferencja w sobotę, dostałam od córki informację, że przeszła do trzeciego etapu, do ostatniego etapu olimpiady, więc byłam szczęśliwa, już Wam powiedziałam wszystkim, którzy się modlili, że Wam dziękuję bardzo, mamy kolejny etap. Wracam do domu, a nasza córka jest cała zapłakana. Więc mówię do niej, co się takiego stało? Ona, mamo, przeszłam do trzeciego etapu, ale nie jestem na liście 150 osób, które są zwolnione z egzaminu ustnego w tym trzecim etapie. A tematy są bardzo trudne i ten egzamin dla mnie jest bardzo stresujący, bo będzie dzwoniła do mnie na Skype'ie jakaś wielka komisja i ja nie wiem nawet, kto to jest.
a ona ma tylko nadal jeszcze 13 lat. I pamiętam, że wtedy zrobiło mi się trochę smutno. Mówię, kurczę, modliliśmy się, ogłaszam Twoje słowo, a mojego dziecka nie ma na tej liście. Na marginesie ja nie wiedziałam w ogóle, że taka lista będzie, że ktoś może w ogóle być zwolniony z kolejnego etapu. I pamiętam, Michał spojrzał wtedy na mnie i powiedział do mnie coś takiego. Jesteś smutna, że jej nie ma na tej liście. Mówię, kurczę, tak, jestem smutna, ale nie podoba mi się to w ogóle, że jestem smutna i nie zgadzam się na to, wiecie, na to uczucie. Bóg do mnie powiedział taką rzecz, czy nie dotrzymałem słowa, czy nie jest w trzecim etapie. Mówię, dotrzymałeś, jest w trzecim etapie, wszystko jest tak, jak się modliliśmy. Nie wiedziałam, że jest taka lista w ogóle, że ktoś może być zwolniony. Modliłam się precyzyjnie, niech przejdzie do trzeciego etapu. Potrzebuję, żeby została laureatem. Żadne inne miejsce mnie nie interesuje, bo inne miejsce jej nie zwalnia z egzaminów do liceum. I pamiętam tak szum do Boga, ja mówię, kurczę Boże, mówię, ale gdzieś moja dusza nie do końca się nagina do tego wszystkiego. Mówię, muszę się dalej modlić precyzyjnie Twoim słowem. I Bóg do mnie powiedział taką rzecz. Ja się nigdy nie spóźniam. I mówię, no tak, to jest prawda, mówię. Jesteśmy w trzecim etapie. Piłka dalej jest w grze. Możemy nadal to wygrać. Co z tego, że nie ma jej na tej liście? Co z tego, że dalej jest rozmowa, że dalej jest egzamin pisemny, że jest to bardzo dalej trudne i że dalej ja muszę bardzo dużo z dzieckiem pracować, bo nauczyciele nie pracują z dziećmi do takiej olimpiady, że trzeba opracowywać pytania, że ja muszę się nauczyć, czym jest system medialny Wielkiej Brytanii, co mi do niczego nie jest potrzebne, tyle, żeby dziecku zrobić taką pigułkę, żeby w ogóle to zrozumiało. I mówię, okej. Mówię, powiedziałeś, że się nigdy nie spóźniasz. Mówię, to jest słowo, które ja będę precyzyjnie ogłaszała przez ten cały czas, na całym tym etapie olimpiady, bo do momentu, gdy są ogłoszone wyniki, to oznacza, że ty się nie spóźniłeś. Powiedziałam dalej wstawiennikom, mówię, że jedyne, co nas interesuje, to to, że ona musi być laureatem. Nie finalistą, nie na jakimś punktowanym miejscu, czy cokolwiek. Mówię, ona musi być laureatem, bo tylko to daje nam taką gwarancję. I dalej się modliłam, ty jesteś ten, który się nie spóźnia, gdy przychodziła na mnie opresja, gdy mi się nie chciało opracowywać tych wszystkich tematów. Wiem, ty jesteś ten, który się nie spóźnia, a ja wiem, po co to robię. W ubiegłą środę dostaliśmy informację, że nasze dziecko jest laureatem i Bóg dotrzymał swojego słowa, nie spóźnił się. Nie było jej na tej liście 150 osób zwolnionych, na chyba tam 400, tak, zwolnionych z egzaminu ustnego w drugim etapie. Gdy pisała egzamin pisemny, pamiętam, jechałam kolejką do Warszawy i tak sobie myślę, kurczę, chyba właśnie piszę ten egzamin pisemny. I to przyszedł taki ponadnaturalny, dziwny spokój, mówię, jakiś taki nieadekwatny nawet do tej sytuacji. Kiedy później zadzwoniłam do niej, mówię, jak było na tym pisemnym, powiedziała, wiesz co, jakieś dziwnie to było takie łatwe dla mnie. Myślę sobie, dla ciebie było łatwe. Dla ciebie było łatwe, mówię. Może Duch Święty ci podpowiadał, nie wiem, może było przygotowane pod ciebie, dla ciebie było łatwe, mówię, bo my się modlimy. Gdy miała etap ustny, pamiętam też, rozmowa była dość krótka, bo tam jest przeznaczony jakiś czas, zeszła na nas, myślę, jakaś krótka ta rozmowa, mówię, czy oni wszystkiego się dowiedzieli, czego potrzebowali, w ogóle, czy to wystarczy. A Duch Święty, powiedziałam ci, jestem ten, który się nie spóźnia. Mało tego, gdy ona zeszła do mnie na dół i powiedziała mi, jakie były pytania, w tym jedno miałam bardzo trudne i takie bardzo jej niepasujące pytanie. I zaczęła mi mówić co, mniej więcej, co powiedziała. To jedno słowo wypowiedziała źle po angielsku. I mówię, Boże, mówię, a tego słowa pewnie musiała użyć wiele razy, bo znam ten temat. Mówię, ćwiczyłam z nią i rozmawiałyśmy o tym słowie, że to jest takie kluczowe i jak jej się wypowiada. I mówię, powiedziała do mnie, że mówię, czy ten człowiek, mówię, z który z nią rozmawiał, czy on to słyszał, albo czy ona wypowiedziała je poprawnie wtedy. I zaczyna się w mojej głowie, wiecie, taka bitwa, mówię, przecież to może w pewien sposób przekreślić jakby jakieś tam szanse, tak? Patrz, to, ale to jest ludzkie patrzenie. Ale wiecie, co powiedział do mnie Duch Święty w tym momencie? Bo co do mnie przyszło? Mówię, powiem Michałowi w ogóle, że taka sytuacja, bo mi z tym troszkę ciężko i źle. A Duch Święty do mnie powiedział tak, nie wypowiesz tego nawet na głos. Wiesz teraz o tym tylko ty. Bo ona ci to powiedziała, mówię, nawet nie otworzysz swoich ust. Bo jeżeli otworzysz swoje usta, że coś takiego widzisz albo uważasz, że mogło się stać, bo nie byłaś świadkiem tej rozmowy i mogła teraz tylko do ciebie popełnić ten błąd. Mówię, ale jeżeli powiesz to na głos, to w duchowej rzeczywistości dasz życie tej rzeczy. Mówię, nie wolno ci nawet otworzyć ust i powiedzieć, że mogła popełnić błąd. Bo to wtedy zacznie istnieć. Nie powiedziałam o tym Michałowi, zostawiłam to sobie. Powiedziałam, ty jesteś tam, który się nie spóźnia. Powiedziałam to Michałowi dopiero po tym, jak już mieliśmy
rezultat olimpiady jako swego rodzaju świadectwo. Uczył mnie Bóg, mówił, w Twoich ustach jest moc życia i śmierci, kreowania nawet tego, co jest w duchowej rzeczywistości widzialne, później tu też na ziemi, albo nie. Dostaliśmy w sobotę, w środę wyniki, Nel jest laureatem, Bóg się nie spóźnił. To nic, że nie było jej wcześniej na tych 150, w tych 150 osobach na tej liście. Teraz tych laureatów podejrzewam, że może być maksymalnie 40, może 50, może 15. Niektórzy tak mówią, że to nawet nie zamyka 20. Tego nie wiem dokładnie. Co u innych? Wiem, co u mojego dziecka. Wiem, że moje dziecko jest laureatem. Wiem, że my swobodnie możemy sobie jeździć do Białego Stoku, myśląc w ogóle o całej tej procedurze konkursowej do liceum i tych egzaminach i tym wszystkim, że Bóg się nie spóźnił, że myśmy się nie wycofali, że stawiennicy się modlili i że mamy tego rezultat. Dla mnie, jako dla mamy, to jest bardzo dużo i pewnie ci, którzy mają dzieci i wiedzą, co znaczy te wszystkie egzaminy i to dalej startowanie do liceum, to po prostu też będą rozumieli. Także dziękuję serdecznie naszym stawiennikom i dalej będę precyzyjnie modliła się Bożym Słowem i myślała o tym, rozważała, jaka to jest w ogóle potężna broń, bo mamy realny rezultat też tego, jak to zadziałało w moim życiu. Amen. Amen.